Jak uporządkować te liczby w kolejności od najmniejszej do największej? Czy jest tu jakiś haczyk? Oczywiście, że tak. Musimy pamiętać, że jeżeli potęgujemy liczbę ujemną do potęgi parzystej, to wynik będzie dodatni. A jeżeli potęgujemy do potęgi nieparzystej, to wynik dalej będzie ujemny. Czyli z tych trzech liczb A, B oraz C wiemy, że najmniejszą liczbą będzie B. Mamy potęgę 11, czyli będzie to wynik ujemny. Następnie, skoro mamy liczbę A minus 2 do potęgi 12, możemy zapisać, że to będzie po prostu dwójka do potęgi 12, czyli będzie to największa z naszych trzech liczb, a środkową będzie C, 2 do potęgi 10. Czyli właściwą odpowiedzią będzie odpowiedź D.